Imię. Polak. Nazwisko. Mały. Czy oskarżony ma jeszcze coś do powiedzenia? Wysoki sądzie. To jak ja właściwie będę sądzony. Bo z tego co już wiem, może być wykładnia. Babci Pawlakowej. No są sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Wykładnia. Co ci mało gosi? Nie ja była mu pana prezydenta i u pani prezydentowej w Krakowie, para prezydencka od czasu do czasu bywa u mnie. Wykładnia pana Andrzeja, jak jest dwóch kolegów z roku. Jeden został adwokatem, a drugi sędzią. I oni są. W jednym mieście mieszkają. To co? To oni się nie mogą spotkać? To oni razem nie mogą być na imprezie? To oni razem yy, nie powinni się jeść przy jednym stole? To oni razem się nie mogą napić przy przysłowiowej wódeczki? No powiem tak. Niestety nie. No proszę oskarżonego. Jeszcze może być zastosowana czwarta wykładnia obowiązująca aktualnie. To będzie zgodnie z prawem, tak jak my rozumiemy, Dobry państwu i sejmowemu dzbaństwu. Ponieważ trwają obrady Sejmu, to musiałem w ten sposób, taką apostrofą, zwrócić się także do szanownych naszych współobywateli, którzy obecnie zjadają kawior w naszym imieniu. A właściwie, gdybym chciał stosować najmodniejsze trendy w polskiej polityce, które obecnie dominują, to musiałbym powiedzieć Guten Tag, liebe Zuschauer! No, ale ciągle jeszcze mam nadzieję, że możemy posługiwać się w Polsce językiem naszym rodzimym, a więc państwu i zbaństwu. Zbaństwo się niech obraża, a państwo z pełnym szacunkiem, czcigodni panowie i wielce szanowne damy, zapraszam na komentarz. Zanim opowiem o sprawach wagi ciężkiej, to zajmę się kategorią obyczajówki. I tak proszę Państwa, zapadł, na razie zapadło orzeczenie prokuratury, że na cztery miesiące do aresztu skierowany został ksiądz Tomasz Z., słynny uczestnik um, sodomskich bachanaliów na parafii w Dąbrowie Górniczej. Pod czterema zarzutami został aresztowany, między innymi Sprowadzenie zagrożenia życia, użycie niedozwolonych środków w celu ekscytacji, w celach ekscytacyjnych. Prawnie to oczywiście brzmi inaczej, ale tak to Państwu przetłumaczyłem na język bardziej zjadliwy. Nieudzielenie pomocy, nie otwarcie drzwi tam dla innych pomocy. No, w sumie uzbierało się cztery zarzuty. I proszę zobaczyć, cztery zarzuty, w tym Możliwość nieumyślnego spowodowania śmierci lub trwałego uszkodzenia zdrowia i cztery miesiące aresztu. A pan Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński dwa lata. I od razu znalazło się miejsce w więzieniu. Poważny zarzut możliwości spowodowania śmierci bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu i cztery miesiące aresztu. A tu dwaj panowie... Cichociemni, na dwa lata od razu wpakowani, za mury więzienne, podjęli głodówkę. W ich imieniu rozpoczęły wojnę ich żony. Pan Mariusz podjął natychmiast głodówkę, no i, i taki oto obraz rzeczywistości mamy. W świecie, no cóż, w świecie jak w świecie, mamy pogłębiającą się niesprawiedliwość, tak bym to nazwał, według najnowszego raportu firmy Oxfam, organizacji Oxfam, pięciu najbogatszych ludzi na świecie od, 20 roku, od 2020 roku do 2023, do końca 2023, podwoiło swoje majątki. Podwoiło do tego stopnia, że w ciągu najbliższych lat będziemy mieli do czynienia z pierwszym dolarowym bilionerem. W tym samym czasie 5 miliardów ludzi zubożało, i to w niektórych częściach świata nawet o 60%. W takim świecie żyjemy. Jednak nasi rodzimi hierarchowie, niektórzy, nie zaprzątają sobie głowy tego typu problemami. Dla nich nieustannie problemem jest antysemityzm. Właśnie 17 stycznia. Czyli dzień po nagraniu tego komentarza, w naszym kościele rozpoczyna się Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. To jest taki dzień przekupniów w świątyni Pana. Dzień tych, którym spadłby na łeb rzemień bicza, którym nasz Pan wychłostał przekupniów w świątyni. Bo myśl logiki, w której zostaliśmy wychowani, myśl logiki, której jesteśmy ciągle wierni, a która została wypracowana na zrębach wielkich myśli świętego Augustyna, świętego Tomasza, Kartezjusza, myśl tej logiki pięknie rozwiniętej przez Błażeja Paskala. Prawda może być tylko jedna. Nie mogą istnieć dwie równorzędne prawdy. A tymczasem w judaizmie rabinicznym, który powstał w reakcji na pojawienie się Jezusa Chrystusa i jego wyznawców, z których wszyscy, przypominam tym, którzy nie żyją na co dzień religią, zginęli śmiercią męczeńską, wszyscy apostołowie, za wyjątkiem Jana, który co prawda męczony i zanurzany nawet w rozgrzanym oleju, cudem ocalał i zmarł spokojnie na wyspie Patmos. Napisawszy jednak najbardziej przejmujący tekst Apokalipsę. Nie będę sięgał aż tak daleko, ale nasi pasterze zajmują się rzeczami naprawdę wiekopomnymi. Po pierwsze, jak tylko Donald Tusk stwierdził, że trzeba będzie na powrót rozmawiać o finansach Kościoła, tak wielu naszych hierarchów natychmiast rzuciło się do Negocjacji funduszu kościelnego. To jest najważniejsze. Ale czy to może dziwić? Kościół trwa jako wspólnota doskonała, a pasterze chodzą gdzie chcą i jak chcą. Ci teraz chyba nie są skłonni do męczeństwa polegającego na tym, że na przykład zmniejszą im się dochody. I tak. Do kogo pije? Do pana kardynała Grzegorza Rysia, który w najnowszym wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego, przepraszam, dla Gościa Niedzielnego, ale już tak mi się mylą te dwa tytuły, bo właściwie Gość Niedzielny to jest taką wersją light Tygodnika Powszechnego dla Gościa Niedzielnego. W tym wywiadzie stwierdził, że antysemityzm jest grzechem. To ciężkim grzechem. Zgoda, bo anty... Człowieczyzm, antyhumanizm jest po prostu grzechem. Miły bliźniego swego jak siebie samego. Ale książę kardynale, jakaś nuta rasistowska zabrzmiała w tej wypowiedzi, bo czyżby ludzie tylko jednej właściwości etnicznej zasługiwali na to, żeby działalność przeciwko nim nazwać grzechem, a inni nie? Czy panie kardynale. Grzegorzu Ryś, czy antypolonizm jest grzechem, czy nie? I drugie pytanie: czy pan kardynał musi na każdy temat zabierać głos i to tak politycznie poprawnie? Czy pan kardynał jest jeszcze pasterzem kościoła katolickiego, czy już kościoła judeo-katolickiego? Bo jak pogodzić w jednym kościele obecność dwóch prawd? Jednej objawionej przez Jezusa Chrystusa i drugiej gorliwie zaprzeczającej temu objawieniu. Bo judaizm rabiniczny, który powstał w reakcji na pojawienie się Jezusa Chrystusa, skupia się na zaprzeczaniu faktu, że Jezus Chrystus był Mesjaszem. Nie jestem uprawniony do tego, żeby pana kardynała Łódzkiego pouczać, ale chciałbym zwrócić uwagę, że. Dobrze by było, gdyby pan kardynał zajął się sprawami religijnymi bardziej, a mniej propagowaniem nowinek i nowych idei. Rzadko z moich ust padają takie słowa wobec hierarchów, ale czasem po prostu trzeba to powiedzieć głośno, panie kardynale. Cóż zdarzyło się w tym tygodniu? Oto. Szczególny rodzaj wrażliwości i wdzięczności zaprezentowała nam Swietłana Cichanowska, która jest prezydentem INSPE, prezydentem na wygnaniu Republiki Białorusi, ponieważ praktyczne sprawowanie urzędu prezydenta utrudnia i wyklucza dla niej Aleksandr Łukaszenka. A więc pani Swietłana Cichanowska. W 2020 roku otrzymała od Mateusza Morawieckiego willę na Saskiej Kępie w Warszawie. Pani Swietłana Cichanowska była także, to jej składał niemalże wizytę w Belwederze pan prezydent Andrzej Duda, wtedy kiedy do Pałacu Prezydenckiego pod jego nieobecność weszła jaczejka policyjna wygarniając posłów Wąsika i Kamińskiego. To jej składał w Belwederze wizytę. Do niej pojechał, tak jakby ona nie mogła do niego przyjechać. Pan prezydent Andrzej Duda. I wtedy właśnie nastąpiło słynne, historyczne już zatarasowanie wyjazdu przez autobus, autobus MZK podległy mesję Trzaskowskiemu. I ta pani Cichanowska Swietlana. W, e, dowód wdzięczności wobec swoich. E, Dobrodziejów natychmiast wypowiedziała słowa, które sytuują ją już po dobrej stronie mocy. Także może teraz robić sobie ładne zdjęcia z premierem Tuskiem. A mianowicie stwierdziła, że w Polsce nadużywany jest termin więźniowie polityczni. No bardzo to szczególna wdzięczność za willę i przeróżne karesy, które czyniono wobec pani Ciechanowskiej. W czasach rządów PiS. Ale cóż, PiS nie uczy się na własnych błędach. Warto, żebyśmy my, obywatele, uczyli się na błędach PiSu. Będzie to mądrze dla Polski. Trochę dalej na wschód. Właśnie ukazał się raport, o którym chcę powiedzieć jak najbardziej oględnie, żeby nie angażować tutaj żadnych emocji. Raport mówiący o ogromnej skali złodziejstwa i korupcji. Jaka dotyka pomoc, która płynie dla Ukrainy. To złodziejstwo i korupcja nie ominęły przecież także dostaw sprzętu wojskowego. I właśnie na ten temat trwa, trwa w Sztabie Generalnym amerykańskiej Armii awantura. Bardzo poważna awantura, ponieważ Amerykanie nie mogą się doliczyć sprzętu za ponad miliard dolarów w Zagarek wsiągł. I tak, część, jak pisze amerykańska prasa, zobaczcie, część przekazywanych w Ukrainie dronów, rakiet i innego sprzętu nie była odpowiednio śledzona i nadzorowana. I inspektor generalny Pentagonu wyliczył, że chodzi o ponad 40 sztuk sprzętu o wartości w sumie miliarda dolarów. Są to m.in. drony kamikadze Switchblade pociski przeciwpancerne Javelin oraz pociski, pociski przeciwlotnicze Stinger. Mówiąc krótko i, przetu, i tłumacząc to na język zrozumiały dla wszystkich, sprzęt wartości miliarda dolarów zasilił zasoby czarnego rynku i mógł być kupowany przez terrorystów, radykałów, państwa wyłączone z obiegu oficjalnego broni, mógł napchać kieszenie handlarzy bronią. Umożliwił to reżim obecnie panujący w Kijowie. Wysyłając broń na Ukrainę, należy sprawdzić, czy ta broń nie trafia potem do Al-Kaidy, państwa islamskiego czy innych organizacji terrorystycznych. Nie jest to wcale futurystyka. Skoro już zagłębiłem się w temat ukraiński, to chcę Państwu zwrócić uwagę na publikację niemieckiego Bildu, czyli Bulwarówki, ale Bulwarówki, która jako pierwsza w Europie pisała o przygotowaniach Rosji do wojny z Ukrainą. Wojny, w którą sam nie wierzyłem i wielu innych nie wierzyło, a jednak ta wojna wybuchła. I Bild jako pierwszy oficjalnie o tym pisał. Dlatego zwróciłem uwagę na publikację Bild, tu pokazując państwu konto e, na portalu X, w dawnym Twitterze, e, Szanowanego specjalisty, jeżeli chodzi o informacje niejawne z Bundeswery. Zobaczcie Państwo, to jest to konto. A ja zwrócę Państwu uwagę na informacje, które z tego płyną. Oto ukazał się szokujący dokument niemieckiego dowództwa Bundeswery, sztabu generalnego, który bardzo realistycznie opisuje początek konfliktu pomiędzy Rosją i NATO. To nas powinno już bardzo obchodzić. I zobaczcie, o czym tam jest mowa. Pierwszym etapem ma być mobilizacja w Rosji ochotników w liczbie ponad 200 tysięcy nowych żołnierzy. Następnie wiosen, wiosenna ofensywa Kremla, która do czerwca 2024 roku, zdaniem niemieckich specjalistów, a od czasów Wehrmachtu to Niemcy mają praktycznych specjalistów od wojen na terenie Rosji i Ukrainy. Do czerwca 2024 przyniesie sukces rosyjskiej armii. Następne przewidywania niemieckie: Rosja sprowokuje agresję wobec mniejszości narodowych na Litwie, Łotwie i w Estonii, czyli w państwach przybałtyckich, i w ten sposób będzie szukała pretekstu do interwencji. Bo te wszystkie zamieszki będą oczywiście przeciwko mniejszości rosyjskiej, która zamieszkuje te kraje. Na Łotwie jest to, jest to ogromna liczba ludzi w stosunku do liczby obywateli. We, około września 2024 roku, przewidują niemieccy generałowie, zorganizowane zostaną ćwiczenia armii rosyjskiej tuż przy granicy Prybałtyki i Polski. W październiku 2024 roku do Kaliningradu zostaną wysłane dodatkowe wojska i rakiety dalekiego zasięgu. Zacznie się mówić też w rosyjskiej propagandzie o możliwości rychłego ataku NATO na Rosję. A to oczywiście zapowiada, że będzie odwrotnie. Od grudnia 2024, jak przewidują niemieccy strategzy, będzie potęgowany sztuczny konflikt przy granicy polsko-rosyjskiej. To jest obwód Kaliningradzki i całe napięcie będzie się lokowało w tym newralgicznym korytarzu suwalskim, przesmyku suwalskim, jak to w planach NATO jest określane. Niemiecki sztab podaje także cały algorytm interwencji rosyjskiej na terenie NATO, czyli na terenie Bałtyki i Polski. Będzie on podobny do interwencji i tak zwanej operacji zbrojnej, rozpoczęcia operacji zbrojnej na terenie Ukrainy. Około maja 2025 roku NATO podejmie decyzję w sprawie środków wiarygodnego odstraszania wobec Rosji, czyli eskalacja napięcia będzie postępowała. W rezultacie, jak przewidują niemieccy sztabowcy, około 300 tysięcy żołnierzy NATO zostanie rozlokowanych na wschodniej flance NATO. Wśród tych 300 tysięcy będzie 30 tysięcy żołnierzy Bundeswehry czyli oddział 30 tysięcy, nie, niemiecki oddział 30 tysięczny będzie stacjonował na terenie Polski wzdłuż granicy z Kaliningradem. Warto się zastanowić nad tym, co wyciekło z niemieckiego sztabu, bo być może to nie jest prowokacja i być może to nie jest działalność rosyjskich służb, a rzetelna analiza niemiecka. Jak wiadomo Niemcy w takich sprawach Rzadko się mylą. I nikt tak dobrze nie zna funkcjonowania machiny wojennej Rosji, jak właśnie Niemcy. Od czasów Piotra Wielkiego to Niemcy budowali rosyjską machinę wojenną, więc coś o tym wiedzą. Nie mówiąc już o Carycy Katarzynie, która korzeniami bardziej, lepiej mówiła po niemiecku niż po rosyjsku. Przeskoczymy na chwilę za ocean. Właśnie Odbyły się prawy bory w Iowa, które w imponującym stylu wygrał Donald Trump. Zdobył ponad 50% głosów. Kilkanaście procent głosów zdobył drugi na mecie, jeżeli tak kolarsko możemy to określić, Ron DeSantis, gubernator Florydy. Pozostali już przestali się liczyć. Z naszego punktu widzenia ważne jest stanowisko, które opublikował, zobaczcie, senator republikański J.D. Vance. Oto J.D. Vance wysłał oficjalny list do sekretarza stanu Antony Blinkena i wyraził w nim zaniepokojenie działaniami podjętymi przez polski rząd przeciwko personelowi polskich stacji publicznych nadawczych TVP, Polskiego Radia i PAP. Vance w swoim stanowisku przesłanym do Antony Blinkena daje wyraz zaniepokojeniu i pyta o zaangażowanie nowego polskiego rządu pod przewodnicą Tuska w, jak to określił eufemistycznie, gaszenie wolności słowa. Przeczytajcie, bo rzadko zdarzają się tacy sprzymierzeńcy obozu wolnościowego i patriotycznego jak senator Vance, tylko że niestety demo, dyplomacja wszystkich Ugrupowań prawicowych, kompletnie nie nawiązuje kontaktu z takimi ludźmi, którzy potencjalnie mogą być na pewno większymi przyjaciółmi sprawy polskiej niż chociażby Ann Applebaum, której biją pokłony wszyscy bez wyjątku ministrowie spraw zagranicznych kolejnych rządów. Kiedy wreszcie nasza dyplomacja wyrośnie z krótkich, porteczek kompleksów i poczucia bycia brzydkim kaczątkiem? I zaczniemy prowadzić dyplomację chociażby na miarę Węgier, nie mówiąc o Czechach, czy choćby nawet maleńkiej Słowenii. Wszystkie te kraje mają dyplomację o klasę wyższą niż nasza. Dlaczego? Skoro już zahaczyliśmy o Stany Zjednoczone, to chciałem Państwu wyjaśnić tajemnicę lochów budowanych, tuneli budowanych pod jesiwą. Na Brooklynie przez członków Chabad-Lubawicz. Pojawiły się najbardziej fantastyczne doniesienia. Widziałem nawet takie spiskowe, już kompletnie teorie. Jak Państwo wiecie, ja bardzo lubię teorie spiskowe, ale nie lubię wariatów. I tym się, tym się ciągle pocieszam różnie od zwolenników yy, kosmicznych teorii. Pojawiły się teorie mówiące o tym, że tam odbywały się rytualne mordy, wysysano z dzieci różne substancje i tak dlatego te sienniki wyniesiono zakrwawione i pobrudzone z tych nielegalnych tuneli. Prawda, jakkolwiek bardzo śmieszna, groteskowa, jest jednak zupełnie inna. Oto na Brooklyn od pewnego czasu sprowadzano stypendystów uczących się stypendystów z, na przykład z dzielnicy Mea Sharim, z dzielnicy ortodoksyjnej w Jerozolimie, którzy uczyli się w tej jesziwie i studiowali. Fundowano im wizy, bilety i opłacano okres nauki. Robiła to sekta Chabad Lubawicz na Brooklynie Ale sprowadzono też bardzo żarliwych młodych stypendystów, którzy wierzą w to, że najważniejszy w Chabad-Lubowicz, rabin Schnerson, ciągle żyje. To raz. A dwa że to właśnie on jest mesjaszem. I wszystkie jego słowa są święte. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ w 1988 roku rabin Schnerson wypowiedział słowa o konieczności rozbudowy e, Jesziwy i wszystkich przyległości na Brooklynie. Ponieważ tego nie wykonano, to żarliwi młodzi stypendyści w tajemnicy przed swoimi kolegami z Chabad-Lubawicz rozpoczęli kopanie tajnych tuneli, które miały doprowadzić do rozszerzenia siedziby Chabad-Lubawicz pod ziemią. I tak wykopano te tunele, naruszając podstawy fundamentów kilku budynków wokół, i te tunele kopane były przy. Udziale zaangażowanych do tego w sposób tajny przez owych młodych adeptów Chabad Lubawicz, emigrantów. Przede wszystkim Latynosów. I właśnie Latynosi wykopali ten tunel w stylu Shawshank. Zresztą zobaczcie, bo tu mamy całą publikację New York Post na ten temat. Te tunele kopane były w stylu Shawshank. Ciekawe, kto tam odgrywał rolę wśród tych młodych Morgana Freemana. Ale. Dlaczego w tylu szouszej Ponieważ wszyscy byli zaprzysiężeni, że mają dotrzymać tajemnicy, nawet ci imigranci, którzy kopali, a ziemia wynoszona była przez studentów w kieszeniach z tych tuneli. I trwało to dość długo, zanim reszta Chabad nie zorientowała się, że oto trwają podkopy, które mogą doprowadzić do zawalenia się kawałka Brooklynu. Wtedy wezwano policję i próbowano zabetonować te podkopy, te tunele, i wywiązały się bójki i walki. Wyniesiono wtedy sienniki, na których spali imigranci, którzy kopali te tunele, tam w środku. E, aresztowano 10 osób, 10 młodych e, wielbicieli rabina Schnerson'a zostało atre, aresztowanych przez policję nowojorską, i od całe wyjaśnienie, całe to wyjaśnienie publikuje po wykonaniu własnego śledztwa New York Post. Także nie mnożmy, Teorii tam, gdzie ich nie potrzeba. Tu taka brzytwa Okhama jest bardzo konieczna, ponieważ każde wydarzenie niewyjaśnione obfituje natychmiast w teorię typu, że to jest 5G, inwazja reptilian, Marsjanie, zjadacze dzieci, zjadacze odchodów, etc. Już nie będę komentował dalej. Powstrzymajmy się tam, gdzie nie potrzeba, tam nie mnożmy teorii fantastycznych, bo rzeczywistość. Dostarcza nam tak fantastycznych historii, że nie trzeba je już zupełnie ubarwiać. Jako puente zacytuję wypowiedź mniej ortodoksyjnego, takiego zreformowanego rabina, Alana Nadlera. Rabin Aran Nadler tak oto określił postawę młodych fanatyków Chabad Lubawicz. Oni powinni burzyć tunele Hamasu w Gazie. A nie budować tuneli w Nowym Jorku. Ciekawe, gdzie znowu podkopie się Chabad Lubawicz. Ja powiem Państwu szczerze, że jak przechodzę przez okolice ulicy Świętego Sebastiana w Krakowie, gdzie na rogu Ditla i Sebastiana mieści się siedziba Chabad Lubawicz, to tak parasolem, chociaż opukuję jezdnię, czy tam już coś wykopali, czy nie bo oni mogą robić jakiś pokop, podkop. Tam niedaleko jest Wydział Paszportowy Urzędu Wojewódzkiego. Paszporty mogą się przydać. A nie wiem, czy legalnie Mossad może zdobyć tyle paszportów, ile jest potrzebne Chabad Lubawicz. Więc trzeba będzie niedługo tam zrobić jakieś małe śledztwo, czy kopią, czy, jeż, czy już kopią, czy jeszcze nie. Pamiętacie państwo w filmie, jak rozpętałem II wojnę światową, jak Franek do kopał z kolegami. Nie wyszło im to najlepiej. No i teraz, właściwie, też temat amerykański: czy ciągle jesteśmy za oceanem, bo większość najbogatszych ludzi świata ciągle przebywa tam, chyba że nie mamy danych dotyczących miliarderów hinduskich i chińskich. Pewnie tutaj mamy zupełnie inne dane, ale mówię o miliarderach ujawnionych. Otóż, według Raportu Oxfam, który zawsze jest publikowany przed szczytem w Davos, przez, przed World Economic Forum w Davos. Według raportu Oxfam majątek pięciu najbogatszych oligarchów finansowych świata od 2020 roku wzrósł z 405 miliardów razem, tyle posiadali ci ludzie, pięciu, do 869 miliardów pod koniec 2023 roku. W tym samym czasie, jak twierdzą eksperci Oxfam, 5 miliardów ludzi na świecie zubożało i to niektórzy o 60%. Miliarderzy są dziś w stosunku do 2020 roku bogatsi o 3,3 biliona dolarów. Jak stwierdzają analitycy Oxfam, kapitalizm właśnie przeszedł już całkowicie na służbę najbogatszych ludzi świata. W ciągu najbliższej dekady, jak przewidują eksperci Oxfam, świat ujrzy pierwszego biliardera w dolarach. Zdaniem Oxfam, szczególną siłą powodującą wzrastanie nierówności w świecie jest działanie wielkich korporacji ponadnarodowych. Państwa. Zdaniem Oxfam, przekazały władzę monopolom finansowym. Takim chociażby jak pięć największych korporacji świata. I jeszcze cytat z raportu Oxfam. Podatki od osób prawnych w krajach OECD spadły z 48% w 1980 roku do 23,1%. W 2020 roku, 2022 roku. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że najbogatsi ludzie świata wywierają coraz większą presję na obniżenie podatków wobec siebie i coraz lepiej omijają podatki. Jak temu zapobiec, nie wiem, ale na pewno trzeba wprowadzić podatek od największych miliarderów. Tylko oni to, tego nie zapłacą, bo po prostu. Tak potrafią omijać podatki. Największymi przestępcami świata są najbogatsi ludzie świata. Tak oczywista konstatacja nigdy nie padnie w żadnych wielkonakładowych mediach, ponieważ ci ludzie są właścicielami wszystkich mediów. Tutaj jeszcze możemy o tym powiedzieć, ale jak długo zobaczymy. Skoro o forum w Davos już zacząłem mówić, to zobaczcie Państwo, tu jest tekst z Politico, bardzo symptomatyczny. Oto Amerykanie są przerażeni wielkością delegacji Chin, która zwaliła się do Davos i zajęła najlepsze miejsca. Cały artykuł, zobaczcie Państwo, jak Amerykanie są zdziwieni, że może ktoś być większy od nich. Dotąd... Amerykanie byli przekonani, że mają największe stopy, największe ręce, największe żołądki i największe potrzeby. Teraz się okazuje, że Chińczycy mają to w nosie. Skoro mówię o forum w Davos, to zobaczcie Państwo: World Economic Forum oficjalnie opublikowało raport o największych zagrożeniach, które czekają nas w 2024 roku. W środę, dokładnie w zeszłym tygodniu, ten raport tuż przed forum w Davos, został opublikowany. I zobaczcie Państwo, wśród największych zagrożeń, największym z największych jest, są cofające się, cytuję, cofające się czapy lodowe, które uwolnią dawno zapomniane wirusy. Czyli z lodu wyjdą wirusy, które będą nas atakować i zjadać, jeżeli nie będziemy się szczepić. Jeżeli nie będziemy siedzieć w domach, nie będziemy nosić pieluch i maseczek. Nawiasem mówiąc, kilkaset odrzutowców przyleciało na forum w Davos, w ten sposób ratując klimat. Jeden odrzutowiec emituje tyle dwutlenku węgla, że biedny Hindus przez całe życie tyle nie wyemituje. Nawet oddychając z częstotliwością myszy polnej. Drugim zagrożeniem, które widzi to dziwne grono ludzi, to jest, cytuję, przyspieszenie technologii sztucznej inteligencji, które sprawi, że projektowanie bio broni biochemicznej stanie się łatwiejsze. Pragnę Państwu zwrócić uwagę, że dotychczasowe stanowiska Forum Ekonomicznego w Davos często zawierały tak zwane samosprawdzające się hipotezy. A więc w zestawieniu z tym, że w forum będą uczestniczyć osobiście albo poprzez swoich przedstawicieli wszyscy najbogatsi ludzie świata, możemy założyć, że bogacze znowu szykują nam kolejną pułapkę, którą będą chcieli wypuścić w 2024 roku, ratując klimat. Ratując klimat, nie uratował się jeden z polskich uczestników różnych forów czyli założyciel komarchu, pan profesor Janusz Filipiak, który udzielał takich zdrowotnych rad w jednym z ostatnich nawet wywiadów, które były opublikowane w naszej prasie, że żeby ratować planetę, trzeba po prostu mniej żreć. Do siebie samego tego nie odnosił. No i już przywitał się ze świętym Piotrem. Jakby tego straszenia, które płynie z Davos było mało, to zobaczcie państwo, Światowa Organizacja Zdrowia Podwodzą bandyty Tezosa Gebre Jezusa, wybranego głosami Hill i Billa To ciągle przypominam, bo mało przypominania jest o tym. Właśnie Światowa Organizacja Zdrowia straszy, że odżyje COVID w tym roku. COVID-19. Mówiąc te słowa, już narażam się na to, że korporacja, która publikuje ten filmik, natychmiast zamieści taki odnośnik gdzie możecie Państwo znaleźć prawdziwe informacje o COVID. A ja mówię tylko tyle. WHO znowu straszy, że odżyje COVID-19. Dokładnie spójrzcie, bo to jest publikacja z Limont z 10 stycznia 2024 roku. A teraz jeden z moich ulubionych komentatorów idących na w poprzek Światowym trendom, czyli Dawid Strom. Dawid Strom, który publikuje różne analizy. Tym razem chciałem zwrócić Państwa uwagę na analizę stroma, która jest zamieszczona na portalu HTR i zawiera dużo ciekawych przemyśleń dotyczących współczesnego kształtu lewicy. Jak Państwo pamiętacie, mam taką swoją teorię na temat dzisiejszej lewicy i uważam, że lewica została kupiona przez oligarchów finansowych. Dlaczego? Bo mogła kiedyś być największym zagrożeniem dla oligarchów finansowych, a więc wiele zrobiono, żeby lewica dzisiejsza stała się papetkiem, pieskiem salonowym oligarchów finansowych, feudałów finansowych. Feudałowie finansowi kupili lewicę i wybili jej wszystkie zęby, które dawniej straszyły kapitalistów. Bo dawniej lewica straszyła kapitalistów tym, że będzie walczyć o Prawa pracowników, o równość wszystkich ludzi, o równy podział dochodów. To była ta dawna lewica. A dzisiejsza, dzisiejsza lewica zajmuje się wszystkim, tylko nierównością społeczną i nie e, alarmowaniem o tym, że rozkład dochodów świata jest coraz bardziej niesprawiedliwy. Dzisiejsza lewica nie zajmuje się w ogóle sprawiedliwością. Dzisiejsza lewica, po wybiciu jej ząbków i wstawieniu mlecznych ząbków, Zajmuje się nowinkami obyczajowymi. Wystarczy spojrzeć na naszych lewaczków, którzy są tylko takim lustrzanym, dalekim odbiciem tego, co dzieje się gdzieś tam w jądrze świata zachodu. Mleczne ząbki lewicy, czyli dbałość o nowinki obyczajowe, wprowadzanie borsuczenia tradycji, borsuczenia rodziny, borsuczenia prawdy, borsuczenia etyki. O, na te poletka wypuszczono pieski. Salonowe lewicy, wybijając im skutecznie z głowy wszelkie mówienie o równościowych sprawach. W Polsce jedynym takim szczerym i uczciwym lewicowcem to jest chyba tylko Piotr Ikonowicz, który jeszcze ciągle mówi o równości, o prawach człowieka. Wszyscy inni luminarze lewicy już popłynęli w stronę, w którą popłynął zresztą też premier Francji, zaraz o tym powiem. A więc Dawid Strom i jego myśli, i teraz już cytuję Dawida Stroma istnieje duża funkcja współczesnej lewicy wyznająca kult śmierci. Taki zapanował kult Tanatosa, mówiąc językiem freudowskim, w kręgach współczesnej lewicy. Na czym to polega? Otóż polega to na konstatacji, że człowiek jest największym złem we wszechświecie. I to już moja luźna dywagacja, a wracam do cytowania Stroma. Twierdzi Strom tak: Powodami takiego stanu rzeczy jest histeria klimatyczna, morderstwa medyczne, kulturowa sterylizacja naszego pokolenia. Dzisiejsza lewica propaguje dobrowolne wymieranie ludzkości. Jako przykład, Strom cytuje reportera CBS, który otwarcie spekuluje na temat tego, czy wszechświat nie byłby lepszy bez ludzi. Znakomite, prawda? Ludzie wyrządzili największą krzywdę wszechświatowi. Bo przecież Pan Bóg w ogóle nie istnieje. A gdyby istniał, bo może w rozważaniach lewicy pojawi się Pan Bóg, to on będzie największą krzywdą wyrządzoną wszechświatowi. Widzicie Państwo, jak pięknie odbija się w sposób lustrzany logika, historia myśli człowieka, refleksja o kondycji człowieka, etyka. Strom znowu. Lewica ciężko pracuje, aby ratować rzadkie robaki, ale ludzie ich zupełnie nie obchodzą. Właściwie dzisiejsze hasło lewicy to zamiast Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, jak w czasach Marksa, Ledina i ich naśladowców. Brzmiałoby: żadnej rasy ludzkiej, żadnych dzieci. Co Państwo o tym sądzicie? Ciekawe myśli, prawda? Przeczytajcie ten tekst, warto. Teraz może jeszcze trochę o tym, co się dzieje na froncie ukraińskim, tylko z drugiej strony. Oto kolejny przykład, jak działa sprawiedliwość Putina w Rosji. Oto Maksym Walkowoj, kolejny już pokazany przeze mnie przykład skazańca uwolnionego, żeby brać udział w wojnie ukraińskiej. Tamten Talstoj, o którym mówiłem wcześniej, zginął, a ten Walkowoj. Kiedyś skazany na 8 lat za morderstwa, ale ułaskawiony, gdy został najemnikiem w grupie Wagnera, właśnie skończył mu się kontrakt i Walka Woj wrócił z wojny na Ukrainie, ale wracał tak powoli, ponieważ y, ugrzązł w kompanii swoich przyjaciół i przez 5 dni pił bez umiaru. W trakcie tej papojki Maksym Walka Woj y, za pomocą taboretu, pistoletu i pałki pozbawił życia jednego z biesiadników. Najpierw zaprawił go taboretem w łeb, potem strzelał mu kilkakrotnie w tyłek, a następnie zaprawił go pałką i pozbawił całkowicie już życia. I ponieważ zostało to udowodnione, bo jak wytrzeźwiał, to dopadła go policja, to został z apiać. Jak to mówią, skazany tym razem na 7 lat kolonikarny. A więc bohater wojny z Ukrainą wrócił z Ukrainy z odznaczeniami państwowymi rosyjskimi. Nazywał się Maksym Walkowoj, czy Maksym Wilk, mówiąc krótko. Wilczy Maksym. Z powrotem trafia tam, skąd wyszedł, mimo odznaczeń państwowych. Ponoć pokłócił się w którymś tam dniu już. Tej maligny alkoholowej, pokłócił się z drugim współbiesiadnikiem o wojnę na Ukrainie. Ten drugi niedostatecznie entuzjastycznie mówił o bohaterstwie żołnierzy rosyjskich. Wróćmy jeszcze na moment do stosunków polsko-ukraińskich, bo aż boję się bać. Mianowicie pół Ukraińiec albo cały ukraińiec, to trzeba by zważyć, ile w nim jest czego, czyli obecny minister sprawiedliwości, prokurator generalny, niejaki Bodnar. Spotkał się z prokuratorem generalnym Ukrainy. Boję się, o czym oni mogli dyskutować i w jakim języku. Ale co z tego wyniknie dla Polski? Niedługo się przekonamy. Natomiast, co wynika z polityki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to już Państwu zdradzę, ponieważ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skrzętnie ukrywa praktyczne decyzje, które wprowadza. W stosunkach z Ukrainą. I oto według moich informatorów z wewnątrz ministerstwa od 15 stycznia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod, to już jest rząd Tuska, de facto przywróciło na cały napływ zboża z Ukrainy do Polski. Stanowisko ministerstwa oficjalne już, ale nie propagowane jest takie, że zamknięcie granic przez poprzedni rząd było, uwaga, nielegalne. Ministerstwo de facto uległo naciskom niemieckich i holenderskich właścicieli upraw na Ukrainie oraz korupcyjnym naciskom ukraińskich oligarchów. Co na to wiceminister Kołodziejczak, który tak wrzeszczał w obronie rzekomo interesów polskich rolników. Panie Kołodziejczak, niechże pan się wypowie. Prawda toli, czy ja zmyślam? Pozwoliliście... Od 15 stycznia na bezkarny i bezlimitowy napływ płodów rolnych ukraińskich do Polski, czy nie? Proste pytanie, Kołodziejczak. No, Kogutku. Zapiejesz, czy nie? A, żeby było jeszcze wesoło, to według informacji wewnętrznych z Ministerstwa Rolnictwa w piątek, w zeszły piątek, na stanowisko kierownicze w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powoło, powołany został były dyrektor szpitala psychiatrycznego w Tworkach. Zobaczcie państwo, tu jest też publikacja oficjalna ze strony Ministerstwa Rolnictwa, lista firm importujących zboże z Ukrainy. Możecie państwo sami sprawdzić, czy je co je. Z dziejów obyczajów naszych, nowych wzbogacających nasze społeczeństwo imigrantów, to zobaczcie Państwo, w czasie wspólnej biesiady alkoholowej Białorusin postrzelił w głowę Ukraińca i biesiadowali dalej. Ale Ukrainiec spoczął się nie najlepiej i udał się na pogotowie. I wtedy stwierdzono, że w głowie tkwi mu nabój kalibru 6, 6 mm. Ale biesiada trwała w najlepsze dalej co się zdarzyło w Polsce. Już nie chcę Państwu publikować, bo stowarzyszenie taksi coraz bardziej alarmuje, że niektórzy kierowcy po prostu stają w newralgicznych punktach miasta, wyciągają dywaniki i walą w asfalt czołem, co jest przejawem innej religijności. Jak tego będzie więcej, to opublikuję taki raport na ten temat. A na razie tylko sygnalizuję, że dzieje się też coś takiego w dziedzinie obyczajowości naszej współczesnej. Ale jeżeli chodzi o obyczajowość współczesną, to na razie nic nie przebije premiera Francji. Co prawda, mamy wiceministra Śmiszka, który jak wiadomo jest partnerem tego drugiego pana. Ale jednak Francji nic nie przebije, ponieważ nowy młody premier Francji, mianowany przez, premiera, przez prezydenta Macron, pan Gabriel Attal, mianował swojego byłego partnera, Stéphanie Sejeune, na stanowisko ministra spraw zagranicznych. I we Francji trwa teraz ożywiona dyskusja, jak będzie przebiegała Współpraca premiera ze swoim byłym kochankiem. Mogą tam się pojawić napięcia emocjonalne, a przecież napięcia emocjonalne między premierem a ministrem spraw zagranicznych mogą skutkować nawet jakimiś zapowiedziami wojny. Jak to się zmienia? Kiedyś marksistowski prezydent Francji, Hollande, był oskarżany o to, że skuterkiem jeździł do swoich kochanek, zdradzając żonę. Za co ta urządzała mu w Pałacu Elizejskim drakońskie awantury, waląc wiekową zastawą o ściany. Ale przecież w stosunku do dzisiejszych konfliktów w rządzie francuskim, to tamte to były staromodne i wręcz żadne konflikty. Teraz będziemy mieli w rządzie francuskim konflikt kochanków. I to noszących spodnie. I ich wypełnienie. W Polsce, no cóż, w Polsce mamy jeszcze kilka informacji, o których muszę powiedzieć, a więc trwa awantura wokół prokuratury krajowej, z której już niewiele można zrozumieć. Tak jak na wstępie pokazaliśmy, interpretacja prawa może być różna w zależności od tego, kto posiada granat. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Szczegółowo o tym mówi Telewizja Republika, więc ja nie będę. Dodam tylko, że właśnie obradowała Komisja Etyki Poselskiej, która ukarała posła Kaczyńskiego naganą za nazwanie Donalda Tuska niemieckim agentem. Proszę się nie śmiać. Pan poseł Kaczyński przyjął naganę z godnością. Jak głosowała Komisja Etyki Poselskiej? Trzech było za, dwóch przeciw. To wiemy. I teraz ze zdarzeń bardziej miłych to chciałem podziękować zarówno mieszkańcom Nowego Targu i Podhala, jak i mieszkańcom Gorlic. Wyjątkowo tłumne i wielkie spotkania. Mieliśmy teraz w miniony weekend w Nowym Targu ponad 300 osób, w Gorlicach ponad 500 osób. Coś się rodzi, coś nowego powstaje. Jak mówię, ruch obrony Polaków, taka robocza nazwa nowego wzruszeństwa rośnie. Niedługo będę przyjeżdżał do innych miejscowości i wszędzie tam będziemy kontynuować trasę Rebelia 24. I teraz chcę wyjaśnić wszystkim tym, którzy są napełnieni obawami wobec słowa rebelia, jak ja pojmuję rebelię. Każdy człowiek ślebodny, a jak wiecie, śleboda. Góralska to jest więcej niż wolność. To jest też odwaga bycia człowiekiem, który sam stanowi o sobie. Oczywiście w odniesieniu do Pana Boga i prawa moralnego. Więc każdy człowiek ślebodny musi być rebeliantem, ponieważ ja rebelię pojmuję jako opresję wobec wolności indywidualnej człowieka. Rebelia to jest bunt przeciwko. Tłumieniu indywidualnej wolności człowieka, wolności, do której ten człowiek został powołany, jest predestynowany i która jest jego obowiązkiem. A więc rebelia jest obowiązkiem, kiedy gwałcą i niszczą naszą wolność. A w tej chwili rząd, który zaczął panować nad Polską, gwałci i niszczy naszą wolność. Mam zresztą przekonanie, które dzielę z innymi publicystami, z kilkoma przynajmniej odważnymi że rząd Tuska ma czas do listopada tego roku. Bo do listopada tego roku Niemcy muszą przeprowadzić fakty dokonane na terenie Polski, ponieważ w listopadzie 2024 może zmienić się prezydent Stanów Zjednoczonych i pozwoleństwo Bidena na robienie, co się chce w Europie Środkowej, może dla Niemiec się skończyć. A więc dlatego Tusk się spieszy, ponieważ ma mało czasu. Na koniec taka fantastyczna wyprawa, którą o której Państwu kiedyś mówiłem, ale teraz już ona zaczyna przybierać realne kształty wyprawa do Turkmenistanu. Organizujemy wyprawę do Turkmenistanu po Korei Północnej, najbardziej zamkniętego kraju świata. Chcemy się tam dostać, zobaczyć i opowiedzieć Wam o wszystkim. Kto z Państwa będzie chciał i miał ochotę wziąć udział w takiej szalonej, dosyć wyprawie do Turkmenistanu, to proszę. Yy, yy, niepokoić o to biuro Misja Travel z Poznania, ponieważ oni wzięli na siebie trudy załatwiania wszystkich pozwoleń, wjazdów i tak dalej. Jeżeli to się wszystko uda, to nasza następna szalona wyprawa będzie do Turkmenistanu. Tyle w tym tygodniu się rzeczy. Tyle w tym tygodniu rzeczy zwróciło moją uwagę. Jak Państwo widzicie, są one różnego kalibru, ale mówią nam jedno. Musimy sami wziąć sprawy w swoje ręce, musimy sami walczyć o naszą wolność, bo dłuższa gnuśność i bezczynność doprowadzi nas do utraty wolności, a wraz z nią godności. Nie mówiąc o tym, że możemy utracić nasz kraj i wszystko, co przez tyle lat wypracowaliśmy. A więc naprawdę wstajemy z kanap, ora et labora, modlimy się i pracujemy. Wspólnie, razem. Musimy dbać też o kulturę organizacji. Wszędzie to podkreślam. Kultura organizacji polega na tym, że się nie kłócimy. Staramy się przejść ponad różnicami dalej, łączy nas cel. Starajmy się wspólnie czegoś dokonać. Pomimo dzielących nas różnic, temperamentów, zaszłości, historii, etc. Kocham Polaków, że są tacy takimi indywidualistami, ale teraz jest moment, kiedy musimy działać wspólnie. Proszę. Działajmy. Zdrowia i wolności. Do zobaczenia. Taki ten styczeń na razie ponury, więc nastroiłem się tak leśmianowsko i taki leśmianowski, liryczny wierszyk popełniłem, który może podniesie wam trochę nastrój, a na pewno jest pełen emocji. Nosi tytuł w białej bieli. Stało małe jeti, same pośród śniegu. Wiatr zasumiał Jakże ty same w białym bezbrzegu. A tu ślady i wilcze, i lisie zostały. Przewiał je strach blady, same bojąc się drżały. Takie śnieżne nieboże, małe miało stópki, palto w jasnym kolorze, sny zebrane do kubki. Choćże do mnie, nieboże, wtul się w oddech jak w ciszę, stańmy w zim śnieżnym, Boże, niechże nas wiatr ukołysze. Idzie małe nieboże i małe ma stopy, ich ślad przetrwa na dworze, aż przyjdą roztopy. Tropie małe kochanie, ja przejęty myśliwy, może wreszcie tu stanie, choćże jestem poczciwy. Stupki blade od lodu, Wycałuje ustami nie będziemy czuć chłodu w białej bieli śniąc z nami sople blado srebrzyste ukwiecone lodem jakże pięknie tu chryste i czucie tak młode jakże pięknie jest wielce stópki takie lodowe mieć wrośnięte w serce aż odbiera mowę Dziś mam bardzo dużo propozycji do czytania, a więc tak, tajemnica spowiedzi mamy już wydrukowaną od nowa. Starczy jest, można czytać, dyskutować. Dziękuję. Zaraza z Wuhan. Jak ktoś chce wiedzieć, skąd się wzięła zaraza, to tutaj w formie thrillera szpiegowskiego jest to wszystko opowiedziane i narysowane. Kreską Łukasza Alendy bardzo dobrą. I utrzymując się jakby w tej samej tonacji, z powrotem wróciła do naszej księgarni podstawowa lektura, czyli Obóz Świętych Żana Raspala. Wizja agonii Europy, która teraz się spełnia, napisana w latach 70., na początku lat 70. ubiegłego wieku, kiedy inspiracją dla świetnego Żana Raspala było Siedzenie nad brzegiem morza. Wyobraził sobie, że naraz przybywają statki z ludźmi biednymi z trzeciego świata, i oni opanowują całą Europę. No i to dzieje się. Przejmująca, prorocza i często bardzo drastyczna wizja inwazji na Europę. Obóz Świętych żana pala. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego nie zna, to polecam. A. Tym z Państwa, którzy lubią mieć argumenty w dyskusjach religijnych, światopoglądowych, polecam pracę Pitela Krefta: Chrześcijaństwo dla współczesnych Pogan. Myśli Paskala uporządkowane i wyjaśnione. Bardzo precyzyjny wykład, dlaczego lepiej wierzyć niż nie wierzyć, i że większy zysk jest z wiary niż z niewiary. Chrześcijaństwo dla współczesnych Pogan. Bardzo dobra, precyzyjnie napisana praca. Troszkę z innej diecezji e, wspomnienia Vittorio Messoriego Światło i ciemność, czyli bogate życie Messoriego, anegdoty, ale przede wszystkim to, co widział, to, co słyszał, to, co przemyślał. Ważne. Bardzo dobrze wydana praca. Doskonała odtrutka na polityczną poprawność. Światło i ciemność to zbiór znakomitych artykułów pisanych z wielką erudycją. Messori nie boi się poruszać kontrowersyjnych, często zafałszowanych tematów, takich jak szokujące początki konkwisty muzułmanów na Półwyspie Iberyjskim, to o czym mówiłem, ludobójstwo dokonane podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej, polecam ciągle film Wandea, Zwycięstwo albo Śmierć, żądajcie, żeby sprowadzić ten film do waszych kin i organizujcie wyjścia na seanse, zbawienne skutki inkwizycji we Włoszech, tak nie przejęzyczyłem się. Zbawienne skutki Inkwizycji we Włoszech, zniszczenia zasiane przez protestantyzm, negatywny wpływ anglikanizmu na Uniwersytet w Oxfordzie, Dwuznaczka, dwuznaczna sylwetka Napoleona, okrucieństwa popełnione na hiszpańskich katolikach, Holokaust jako religia obywatelska. Zachęciłem do lektury. Gruba, bardzo dobra książka i mnóstwo argumentów do dyskusji. No i wreszcie rzecz, którą trzeba propagować. Jarosław Wróblewski, niezniszczalny rozmowy o rotmistrzu Pileckim. Tutaj wiele nie muszę mówić, wszystko jasne. Bardzo ciekawe wspomnienia, rozmowy o jednym z największych bohaterów II wojny światowej. Rzeczy ciągle pikantne i smaczne, czyli aneks, Wojciecha Sumyńskiego, Niebezpieczne Związki III RP, Wojciech Sumyński i Tomasz Budzyński oraz świetnie sprzedająca się, znakomicie opowiedziana Diabelska Gwardia, Nowy Front Byłych Oficerów SS, Indochiny Francuskie, Lewia Cudzoziemska. Lepsze niż najlepsze tridery Forsyta, bo prawdziwe. I niezwykle zajmująca i piękna gawenda Jacka Pałkiewicza o Syberii. Wspomnienia przygód na Syberii ze znakomitymi zdjęciami. Polecam. Przygotowujemy nową kawę. Będzie ona nazwana bardzo tajemniczo. Ale nie wyjaśnię jeszcze dlaczego, bo będę stopniowo na 50 tygodnia na tydzień przygotowujemy kawę Jądro Ciemności. Ale zanim pojawi się kawa Jądro Ciemności, to ciągle możecie kupić na przykład kawę Wolność. I trzy gatunki inne, które posiadamy kawy, czyli jak ze Szlacheckiego Dworku, Wiedeńska i Dom Polski. A dla zdrowotności sen i stres. Jak macie kłopoty z zasypianiem, to można uciec się do naturalnych substancji, takich jak waleriana, rumianek, melatonina, bazylia, magnolia. W odpowiedniej kompozycji uspokajają, pozwalają, pozwalają zasnąć, wypocząć. Oraz dla wzmocnienia odporności kombinacja witamin K i D dla zdrowia. Rośnie ruch obrony Polaków, bo rosną kluby przyjaciół. I nowe kluby przyjaciół powstają właśnie. W, powstał nowy klub w Nowym Sączu, powstaje klub w Tucholi, powstaje klub w Mińsku Mazowieckim i powstaje klub w Tychach. Cztery nowe kluby powstają, pozostałe kluby się reorganizują, i wśród nich jest też wielu naszych dobrodziejów. A więc dla dobrodziejów mamy informacje, że już macie miejsca, do których się można udać. Mamy też dla dobrodziejów propozycje, żeby przystąpili do organizowania y, pierwszych kroków naszego tygodnika wideo, który chcemy uruchomić, y, posługując się relacjami z całej Polski, które można nagrywać telefonami komórkowymi. Ale w tym celu warto się kontaktować z Piotrem Zwiewką, żeby dowiedzieć się, o co nam chodzi, czego chcemy, żeby taki właśnie ilustrowany tygodnik wideo co, co tydzień publikować. Oprócz tego bardzo Państwu dziękuję za to, że w nas wspieracie. Zbliżamy się do granicy 20 tysięcy, po której uruchomimy nowy podcast, podcast poświęcony terroryzmowi i ciekawym sprawom. To się zbiegnie już z finiszem nowego wydania Tragarzy Śmierci, który pojawi się. Które pojawi się niedługo, i które jako pierwsze trafi do naszych y, dobroczyńców, patronów. Także to te zapowiedzi ciągle są aktualne, pamiętamy i zrobimy. A oprócz tego y, przemyślcie, to mówię do patronów, możliwość przyjazdu do nas w środku maja do Krakowa. Wtedy będzie wielki kiermasz książki, ale także możemy u, u, y, zorganizować i uruchomić spotkanie z patronami. Przemyślcie, czy woli, wolicie przyjechać do nas w środku maja na kiermach książki i wtedy zrobimy spotkanie, czy też chcecie przyjechać do Oświęcimia, kiedy będziemy robić marsz w Auschwitz, jak zwykle 14-15 sierpnia. To jest drugi termin, gdzie możemy się spotkać z pracownikami. I trzeci termin to są rekolekcje, które chcemy uruchomić pod koniec sierpnia 24 w Jastarni. Tam możemy to zorganizować, tylko po prostu chcemy wiedzieć, który wariant spotkania najbardziej Wam odpowiada. Pytam patronów. Może to być, przypominam, środek maja przy okazji kiermaszu książek w Krakowie, środek sierpnia przy okazji marszu, który robiłem co roku w Auschwitz i w Oświęcimiu i wreszcie koniec sierpnia rekolekcje, które mogą być dla patronów w Jastarni. Oprócz tego możemy też się spotkać oczywiście 11 lipca w Domostawie, w gminie Jarocin, gdzie będzie otwarcie pomnika wołyńskiego, pomnika ludobójstwa wołyńskiego, buta mistrza Andrzeja Pityńskiego. Te wszystkie propozycje proszę, żebyście przemyśleli i wypowiedzieli się, która Wam najbardziej pasuje. A oprócz tego polecam uwadze naszych patronów, Dobrodziejów, pomysł przygotowania do produkcji filmu fabularnego o Józefie Kurasiu Ogniu. Mamy reżysera, będzie bardzo dobry scenariusz, będą ludzie, którzy znają realia, i nikt nie będzie tak dobrze miał udokumentowanego życia Kurasia jak my, ale potrzebne są pieniądze. Teraz jest prośba do Was, żebyście zaczęli podpowiadać, jak uruchomić taką machinę produkcyjną filmu fabularnego. Który musi kosztować sporo pieniędzy. To wszystko trochę przerzucam na barki naszych dobrodziwych sponsorów, dziękując za to, że niezmiennie, niezawodnie nam pomagacie. I dzięki temu trwamy i robimy coraz to różne rzeczy. Bardzo dziękuję, i kłaniam się.